cześć, z tej strony Przemek. Dzisiaj sobie nagrywamy, jak ryskamy młody sad. Tak? Kamera na głowę oczywiście, zaraz. Muszę to ogarnąć trochę. O, okej. Dobra. Nie było dawno vloga, przepraszam. Miesiąc już chyba nie było. No nie mam z czego nagrywać, nie ukrywam. No i tak. Nie ma z czego nagrywać. No, także nie błagajcie mnie tam w komentarzach, czego, bo nie ma co oglądać. No ale ja nie wybieram, co mam robić. No także ten sad już chyba ma kilka vlogów i z pryskania już ma vlog jeden chyba. Okej, dobra. Okej. Pryskamy sobie odżywką 1,5 bar niecały i tutaj patrzcie ile, tyle gdzieś widać. No i tyle. Opryskamy sobie ten ogrodzik. Jak widać, LED są. Świecą. No. Miałem dwie akcje. Pryskania wczoraj i dzisiaj. To jest trzecia akcja, co wziąłem kamerę. Bo tak to nie brałem kamery, a miałem tyle pryskania. No i cóż. Super się pryska, bo nie ma wiatru i jest lepiej. Wiecie co, ja się zastanawiam, czy sobie nie kupić takiego magnesu. Bym sobie tutaj go, nie wiem, o tu gdzieś przytegował, widzicie? I kamerę i po prostu by jeździła, a nie na głowie. Raz na głowie, raz tak. O, co o tym myślicie? Może trochę drzwi, bo jest gorąco.
się zapraszam na do subskrybowania, do lajkowania, bo wtedy więcej osób może to zobaczyć, jak zalajkujecie, lajka dacie. Będzie trzeba pokosić trawę znowu tutaj. Była cięta na przerywkę i już jest duża. Także wiesz, wiecie. Się ktoś pytał, jaką kamerę nagrywam, Forever 200, tak, byłem, kilka komentarzy patrzyłem, to jest chyba tańsza nawet od GoPro, nie widziałem ile, nie patrzyłem ile GoPro kosztuje, ale nie mylę się, ale chyba około 1000, a nie, zaraz, nie chcę się pomylić, zaraz zobaczymy. Dopiero piątkę, ile kosztuje, zobaczymy. No właśnie, 1800 zł Hero, 500, a ja dałem za swoją 200 zł. Także, a ona ma chyba nawet lepiej nagrywa niż ta Hero piątka. Hero piątka, dobro. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Tata słuchał mojego filmu, to normalnie mówił, że tak jakby mnie brali, no, jak to powiedzieć, w realu widział, nie, słyszał po prostu. I obraz tak samo, no to... bo znowu YouTube się doteguje, że prawa autorskie. Ja po sobie, że kosiłem trawę, to 30 na pewno naprawdę miała duże obroty i dobrze było mnie słychać, a ja się bardzo nie darłem. W ostatnim vlogu właśnie to było widać. Ona bardziej mnie wychwytuje niż dźwięk czegoś tam innego. To jest jej plusem. Ale wychwytuje oczywiście. Kiedyś były filmy takie bardziej, w obudowie były te filmy, kamera była i tak dobrze się
je na grbavou kvosu. Teraz bez obudowy zastosowałem takie coś specjalne. Jest lepszy. Oczywiście, kto obejrzał cały film, to daje łapkę w górę i no. Bo ja widziałem pod ostatnim filmem 160 coś wyświetleń, nie? Już chyba 30 łapek w górę jest. Także jestem zadowolony. Po prostu taki mały kanał, a tyle łapek w górę, to takie trochę, powiem, że ludziom też się nie chce, sam po sobie widzę, że czasami się nie chce tej łapki w górę zostawić. Zobaczymy, wejdzie sobie na Edy, na YouTube'a, mój telefonik. Zobaczymy. O Jezu. Kurde, mój kanał. Zobaczymy sobie. Ładnie wszystko się pryska. No, kiepski internet. Zręcz. Dobra, nie chcę się gdzieś załadować. Dobra, git. Ogólnie tak, ja chyba jestem pierwszym takim brawowitym youtuberem, co robi vlogi z sadu od początku kanału, chyba tak, nie wiem, mówiłem to na poprzednim filmie, no. Także, kurde. Na depole pójdzie 1500 litrów. Kurde. Ja silny jestem. Jak to 500 szło kiedyś litrów na jedną stronę i 500 w drugą, to nie bardzo wiesz, że pójdzie 1500 w obie strony. Ram, pam, 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 pam. Trzeba trochę przewietrzyć. Robi. Żal, jak tu nie ma tej mury na górze.
pryskanie pewnie się coś robi takiego. Przelatuje, a to nic. Się zapytał, jaki mam wałek w ten. To jest wałek kinetyczny, także na zakrętach nic się nie dzieje. Zobaczymy, czy jak wierzę tam. Dobrze jeszcze jest. Dobra, będziemy tego vloga kończyć. Także do następnego. Siema!